Witam serdecznie, Sebastian Sergio z tej strony. Ostatnio na moim kanale na YouTubie pokazałem filmik z kopułą, tą, którą mamy za mną. Taką zajawkę, można powiedzieć. Zapowiedź tego, co się będzie działo, jak będzie przebiegała budowa. Dzisiaj jestem na budowie osobiście i chciałem Wam pokazać kilka rzeczy. Zapraszam. Nie jest to typowa kopuła, jest to 3/4 kulki. Mniej więcej poziom 0 jest tutaj na wysokości około 1,80 m powyżej poziomu posadzki. Więc dosyć wysoko. Całą kopułę mimo wszystko robi się w sposób tradycyjny, czyli robimy wieżę, następnie na tej wieży mocujemy zwornik i wszystkie łuki mocujemy do tego zwornika. Na dole łuki mocujemy w butach. I teraz proszę zwrócić uwagę, to jest wieniec okalający budynek, tak, który spina na poziomie fundamentów i zwróćcie uwagę, jaka to jest różnica między posadzeniem okuć stalowych a więcej. Chodzi o to, żeby to wszystko było równo wypozycjonowane. I to jest bardzo, bardzo ważne. Mimo tego, że ta kopuła to jest 3/4 kuli, to konstrukcja jest dokładnie taka sama jak w każdej innej kopule. I mówiłem o tym w poprzednim nagraniu. Także link dam w kartach, jeżeli byście chcieli zobaczyć. Ale chciałem na to zwrócić uwagę. To jest konstrukcja robiona pod beton konopny. Różni się ona od konstrukcji pod każdą inną, można powiedzieć, technologię. Pod na przykład wykończenie weną mineralną czy celulozę zmulchiwaną, tym, że od strony wewnętrznej jest gładka, ale od strony zewnętrznej gładka być nie musi. Wiąże się to z tym, że grubość konstrukcyjna betonu konopnego jest grubsza, więc te wszystkie nierówności chowają się w grubości betonu konopnego. Natomiast tutaj klient zdecydował się jednak na to, żeby nie robić betonu konopnego ze względu na cenę. Beton konopny to jest rewelacyjny materiał, ale też jego cena nie jest najniższa. I tutaj zrobiono ciekawą rzecz, mianowicie dystanse, czyli do tych elementów konstrukcyjnych od strony tej drugiej przymocowano dystanse i do dystansy elementy, które profilują kopułę, żeby nie było widać tych wszystkich nierówności. I w ten sposób poradzono sobie z konstrukcją do betonu konopnego, aby zrobić normalną konstrukcję pod wenę mineralną, wenę drzewną czy celulozę wymuchiwaną. Cała konstrukcja była robiona w dosyć oryginalny sposób, ponieważ zwykle, jak widzieliście na moich innych nagraniach, najpierw stawia się konstrukcję, a dopiero potem się ją obija. Natomiast tutaj wymyślono inny sposób, mianowicie połączono dwie krokwie razem, tą i tą, która jest tam z tyłu, i obito tą przestrzeń, która jest pomiędzy tymi dwoma krokwiami. I potem takie dwie krokwie razem stawiano, jako taki podwójny moduł. Wiąże się to z tym, że chodzenie teraz po kopule, żeby to wszystko zrobić, jest dosyć kłopotliwe. Ale ponieważ mamy już pół roboty za sobą, to jest o pół roboty mniej na drabinach. Za mną wydaje się, że nie ma kawałka kopuły, ale to nie do końca jest tak. Tutaj będzie gigantyczne okno balkonowe, które na razie po prostu nie zostało jeszcze zamontowane, ponieważ tu musi wejść belka nadprożowa i dopiero do tej belki nadprożowej będą domocowane krokwie od góry. To po prostu jeszcze nie jest skończone. Zwróćcie uwagę, że na dole nie ma butów, bo są po prostu niepotrzebne. To będzie jedno duże okno balkonowe i mam nadzieję, że jak będzie skończone, to Wam pokażę, jaki będzie efekt końcowy. Tyle ode mnie na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie, Sebastian Sergiel.